Panowie, to De Los Santos. Najlepszy bramkarz na świecie. Nie to, że nasz Bo jest słaby, ale... Tak, Bo? To De Los Santos? Tak? Ogromny? Istny gigant. Santos nie ułatwi nam zadania w nadchodzącym dwumeczu z Azul. Jestem bardzo ciekawy, czy wy dwaj dacie mu radę. Obaj musicie grać bezbłędnie, by mieć jakąś szansę na gola. Ma nieziemski refleks i bez trudu dosięga każdą piłkę. Do roboty! By strzelić mu gola, musicie być stuprocentowo dokładni. To będzie prawdziwa bułka z masłem. Tak! Złap to! Bueno! Nie powstrzyma talentu i piękna! Haha! Spudłowałeś o kilometr, Shaker! Pakujcie się. Widzimy się na lotnisku jutro z samego rana. Nie spóźnić się. Samolot do Meksyku odleci za 3 minuty. Shaker i El Matador proszeni do odprawy. Wujek! Nie wiedziałem, że tu będziesz. Meksyk ma bardzo bogatą historię. Chciałem dać ci tę książkę. Wybitnie przedstawia starożytny... Idź, nie szkodzi, idź. To cześć, wujku! Dzięki za książkę! Dokopiemy im! Rasta, dlaczego Azul tak świetnie grają? Bo ich przodkowie, Aztecy, pierwsi grali w piłkę. Mawia się, że wymyślili ten sport. O! Ale czemu Santos jest tak dobry? Nie puścił gola od wielu, wielu spotkań. Nikt nie wie. Ci z Azul nie chcą rozmawiać o swoich przodkach. Teraz odpocznij sobie, bracie. Musisz być w pełni sił, żeby pokonać Santosa. Azteków podziwia się za ich wynalazki i projekty. Kiedy wydano tę książkę, ludzie wciąż mieszkali w tym mieście. Quetzal, Kazl, ale teraz nazywają je zapomnianym miastem. Rany! Nieziemsko byłoby je zobaczyć. Dziś mecz przy wypełnionym po brzegi stadionie Azul. Po tej krótkotrwałej aklimatyzacji wyjdzie, czy Supa Strikers są gotowi do tego dwumeczu z... Azul! Hej, Shaker. Tak? Nie wydaje mi się, by De Los Santos łatwo coś przepuścił. Chyba masz rację. Zobaczymy, czy Supa Strikers szybko coś strzelał. Nie sądzę, gdy broni ten gigant. Skrętny Tygrys i Joe atakują z kapitanem? Gibki Rasta przedziera się środkiem pola. Gracze Azul nie ułatwiają Supa Strikers zadania. Przepiękna kiwka kapitana! Gibki Rasta nie pozwala gospodarzom przejąć inicjatywy. Chyba El Matador jest wolny. A Rasta go zauważył. Co za precyzja. Shaker w natarciu? Nie zatrzyma się. Dawid walczy z Goliatem. Podpuszcza go. Strzela po długim. O, cóż. Niech Shaker nie liczy, że będzie tak łatwo. Santos króluje w Superlidze. Nie puścił gola od miesięcy. Nie wierzę!
wyrzucił ją prawie pod bramkę Bo! Azul szykują się do kontrataku, to dzięki Santosowi! Pędzą, popatrzmy! Zasięg ramion Bo jest mniejszy niż Santosa. 1-0 dla Azul! Wybili piłkę na rzut rożny. Luźny Joe zagrał wysoką piłkę na środek. El Matador urwał się obrońcom. O, ale gigant złapał. Shaker ma szczęście, że nie dostał kartki. Pewnie ciebie bolało bardziej niż mnie. Dzięki. Daj mi chwilę. Podnoś się. Góra... Azul wygrali pierwszy mecz 1-0. Przynajmniej próbowaliśmy. Dałeś z siebie wszystko, Shaker. Podziwiam cię. Kto nauczył cię grać? Aztecy. Tę grę mamy we krwi. Widzimy się w rewanżu. Super Strikers będą musieli znaleźć sposób na Santosa przed rewanżem. O tak, czeka ich długa podróż. Santos, wielki jak dąb i szybki jak ekspres. Jak go pokonamy? Musi mieć słaby punkt. Oby go miał. Staraliście się, ale bez efektów. By wygrać trzeba goli, by strzelić musimy poznać jego słabość. A jeśli nie ma żadnej? Każdy ma słabe punkty. A jak nie ma pięty Achillesowej? Nie znam żadnego Achillesa i nie wiem nic o jego piętach. Musimy znaleźć jego słabość, bo przegramy rewanż. Nie wierzę. Santos jest z Quetzalcoatl? Achilles? Quetzalcoatl? Shaker, dobrze się czujesz? Jakoś dziwnie gadasz. Quetzalcoatl to z książki wujka. Santos! Naprawdę jesteś z Quetzalcoatl? Nazywają je zapomnianym miastem, Shaker. Dlaczego? Bo nikt nie pamięta, jak tam trafić. Ale... Trzymaj się z daleka. Odniosłeś wrażenie, że nie chce nas tam? Książka nie zapomniała. Myślisz o tym, co ja? Że Achilles mieszka w zapomnianym mieście i zdradzi nam jego słabość? Prawie dobrze. Ruszamy! Do kolebki piłki! Nie zawiedziemy trenera! Hej! Ale duże krowy! A jakie uszy! To są osły! Przepraszam, czy to zapomniane miasto? On się pyta, czy to zapomniane miasto! Ja zapomniałem. Przepraszam. Halo. Podróżowaliśmy długo, by znaleźć zapomniane miasto i poznać korzenie piłki. Gramy w Super Strikers i... Super Strikers tu? W mojej kantynie? Jesteśmy Super Strikers! Przybyliśmy tu, by poznać wasz styl gry. Abyśmy mieli szansę przeciw Azul. A jeśli wy to Super Strikers, czemu mam pomóc? Dobrze, spadamy stąd. Serio? Nie, a co z tym Achillesem? Stój! Oprowadzenie ich i tak im nie pomoże, bo De Los Santos nie przegrywa. Prawda, jest niepokonany. Oferuję przechadzkę po naszym mieście za twoją koszulkę, Shaker. Koszulkę? No chodźcie.
Ta restauracja to też Muzeum Superligi. O! Koszulki wszystkich klubów ligi! Technicali, Nakama, Palmantieri. Koszulka Supa Strikers uzupełni kolekcję. Umowa stoi. Hej! A mojej nie chcecie? Chodźcie za mną. Dokąd tędy, idziemy? Tędy. Prawie jesteśmy. Oto, panowie, kolebka piłki. Ale jak to miejsce łączy się z Santosem? Najlepsza piłkarska maszyna Azteków. Gdy jego rówieśnicy starali się strzelić gola i zostać napastnikami, Santos obserwował ją. Mawiają, że jest już lepszy od niej. Znajdując jej słabość, odkryjemy jego słabe punkty. Można? Próbujcie, ale tracicie czas. Dzięki, muchacho! Nie przeszło. Chyba znalazłem. Ha! W lewy! Tak! Na Santosa czeka niespodzianka. Co jest? Nie spotkałem Achillesa. Są dość pewni siebie. A im mówiłem. Santos jest lepszy od maszyny. Niech sami się przekonają. Dzisiejszym meczem jest rewanż między Supa Strikers i Azul. Przenieśmy się do Bena, przeprowadzającego wywiad na boisku. Dzięki. El Matador, w jaki sposób ty i Shaker trenowaliście do meczu po ostatniej porażce? Ha, będziesz musiał poczekać i zobaczyć. Viva los Super Strikers! Ha! Panie Santos, pytanie. Czy znowu nie puści pan gola? Super Strikers są nieźli, ale zbyt słabi. Na tym kończymy. Teraz mecz! Ponownie mecz jest wyrównany na środku. Ale liczy się tylko to, czy strzelą. O, ha, ha, przepiękna kiwka. Podanie do Rasty. Luźny Joe czeka po lewej. Szybko i zwinnie. El Matador ma miejsce. Czy El Matador ma asa w rękawie? Jest sam na sam z bramkarzem. Niepokonanym! Ha. Tak nigdy go nie zaskoczy! Czeka ich bardzo trudna przeprawa, jeśli tak będą grać. Nie musiał się ruszać. Musiał się odprężyć? Teraz strzelajmy tylko po rogach. Azul są zaskoczeni. Piękna wymiana podań z pierwszej piłki. Santos jest gotów na ich każde uderzenie. Szuka miejsca. Musi być bardzo dokładny z takiej odległości.
Nigdy. Chyba jednak wpadnie? Gol! Niezwykła bramka ich czołowego strzelca. Ha, ha! Dla niego każda szpara to wielka luka. Wspaniały strzał! Strzeliłeś raz, Shaker, ale nie dwa. Spróbuj znowu, a na pewno nie wpadnie. Teraz utrzymajmy i do domu! Każdy gra na 100% i nikt tu nie ustępuje. Teraz przerwa. Już druga połowa. Wielki Bo wyciągnął się. Świetnie, ale weszła po słupku. Gol Azul! Mamy remis po jeden. Zostało mało czasu. Jeśli czerwono-biali chcą wygrać, będą musieli się śpieszyć. Shaker decyduje się na strzał. Podkręcił ją. Ależ chwyt! Mówiłem, nie dwa. Shaker! Nie mogę uwierzyć, że wypracowaliście sobie tylko jedną sytuację. Zrozum! On jest wszędzie! Nie trzymaj się schematów z treningów. Pomyśl, czego nauczył cię ten dwumecz. Trzeba dwóch. Mało czasu, Super Strikers! Świetny odbiór, stary! El Matador, uderzaj w prawo! Prosto w słupek! Zgłupiałeś? Potrzebny gol, nie słupek! Wierz mi, strzelimy! Obyś miał rację, Shaker. Chyba Shaker i El Matador mają plan. Jakiś... Czas ucieka, jednak wciąż nie ustają w wysiłkach. Luźny czoło do El Matadora. El Matador skończy to sam. Od słupka! Trafia w słupek! To jest ich szansa. A takiej szansy Shaker nie zmarnuje! Gol! Super Strikers wygrali 2-1! Cóż za gol El Matadora i Shakera! Takiego strzału dotąd nie znałeś. Skąd pomysł na taki strzał? Jednego nauczyli mnie Aztecy. Bycia pomysłowym! Mówiłem, nie oprowadzajmy ich.